Woda w siedzibie Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji lała się dziś tylko na korytarzu i to z zamkniętego obiegu. W sali konferencyjnej same konkrety. Podpisanie umowy na pierwszą część trzeciego etapu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej aglomeracji zielonogórskiej, tym razem już tylko na terenie gminy. Jest to ważna inwestycja, ważna myślę dla miasta w tym zakresie, w którym została zrobiona, ale także i dla gminy. Szczególnie w tym aspekcie, że tworzymy aglomerację. Po długich sporach o to, kto ma wziąć na siebie obsługę kredytu w części inwestycji budowanej poza miastem, gmina wzięła pożyczkę na siebie. Tą pożyczkę poręcza gmina Zielona Góra i w kolejnych latach, na które będzie ta pożyczka rozłożona w ratach, gmina Zielona Góra będzie ją przekazywała środki nam na spłatę tego kredytu. Na razie to około 4,5 miliona złotych, bo umowa została podpisana z wykonawcą budowy kanalizacji Łężycy. Pozostałe 5,5 miliona to pieniądze unijne. To jest ta szansa, z której skorzystaliśmy jako mieszkańcy tego terenu i możemy być z tego dumni, bo w skali Polski na pewno można pokazywać nas za wzór. W kolejce czekają przetargi na skanalizowanie dwóch kolejnych miejscowości. Zostały nam jeszcze duże zadania w zakresie kanalizacji Zawady i Krępy i jeśli wynik przetargu będzie pomyślny, a taką mam nadzieję, to te inwestycje również w tym roku się rozpoczną. Ale prezydent Zielonej Góry projekt uzna za zamknięty dopiero wtedy, gdy kanalizacje będą miały wszystkie miejscowości w aglomeracji zielonogórskiej. Jeszcze nie wszystko, bo było przed nami tak naprawdę do szczęścia, aby zakończyć wszystko, została nam Ochla, Zatonie, bo to jest miejsce, które w tej chwili nie ma kanalizacji. A powiedzmy sobie szczerze, no żyjemy już w takich czasach, że posiadanie kanalizacji nie powinno być żadnym luksusem. Wykonawcą budowy kanalizacji będzie firma Canvod, która od ponad 20 lat buduje takie systemy w całej Polsce. Gwarantuję, że nic złego się tutaj nie stanie. Podejrzewam, że będziecie zadowoleni z firmy. Myślimy coś nowego. I tu proszę to zaprotokołować, my jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby to się sprawdziło. Prace w Łężycy mają ruszyć w ciągu miesiąca i skończyć się 31 maja przyszłego roku.